Masowe wymieranie definiowane jest jako gwałtowne wyginięcie wielu gatunków na skutek działania globalnych czynników środowiskowych, takich jak regresje morskie, zmiany klimatyczne, wzmożony wulkanizm czy katastrofy kosmiczne. Czy Pismo Święte zawiera opisy takich wydarzeń? Jeśli tak, to ile ich było? Co nauka mówi na temat liczby tych wydarzeń w historii Ziemi? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Mając na uwadze powyższą definicję masowego wymierania, można stwierdzić, iż Biblia w rzeczywistości nie mówi o żadnym takim wydarzeniu. W żadnym bowiem fragmencie Pisma Świętego nie ma mowy o wyginięciu całych gatunków. Jednakże kilka opisów Biblii mówi o wymieraniu wielu osobników z danego gatunku. Mając na myśli biblijne masowe wymierania, od razu nasza uwaga koncentruje się na Wielkim Potopie. Jest to bowiem najbardziej znany opis masowego wymierania. Bóg, widząc, iż Ziemia jest skażona, a ludzie postępują niegodziwie, rzekł do Noego: postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie, zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Podczas potopu wszystkie istoty poruszające się na ziemi, z ptactwa, bydła i innych zwierząt i z wszelkich jestestw, których było wielkie mnóstwo na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi ludźmi. Z katastrofy ocalony został Noe z żoną, synami i ich żonami oraz para zwierząt z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi. Noe wraz z rodziną oraz zwierzętami z arki mieli na powrót zasiedlić i zaludnić ziemię. Bóg zawarł później przymierze z Noem i jego synami, tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Wielki Potop to najbardziej znany przykład globalnego wymierania zaprezentowany w Biblii. Nie jest to jednak o dziwo jedyny przykład takiej globalnej katastrofy pochłaniającej ogromną liczbę istot żywych. Drugi opis masowego wymierania nie jest już tak dosłowny. Pomiędzy pierwszymi wersami Pisma Świętego minął długi okres czasu, podczas którego miała miejsce ogromna bitwa. Lucyfer chciał wówczas przejąć tron Boga, zniszczyć ziemię oraz zabić większość lub wszystkie istoty zamieszkujące ziemię. Opis tego wydarzenia nie znajduje się jednak w Księdze Rodzaju, lecz w kolejnych księgach Biblii. W Apokalipsie Świętego Jana znajdujemy następujący opis: i nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem i wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. W wyniku tej wojny ziemia stała się pustkowiem i bezładem, opisanym na początku Księgi Rodzaju. Księga Izajasza odwołuje się do tych wydarzeń, porównując króla Babilonu do Lucyfera. Jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący synu jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? Ty, który mówiłeś w swym sercu: wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd bożych postawię mój tron, zasiądę na górze obrad na krańcach północy, wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Do tej katastrofy odwołuje się również Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. W innych fragmentach Biblii również można znaleźć fragmenty opisujące to wymieranie. Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd, i aniołów tych, którzy nie zachwiali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami, zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia. Trzecie masowe wymieranie opisane w Biblii jeszcze się nie wydarzyło, lecz będzie miało miejsce w przyszłości. Po ponownym przyjściu Jezusa na ziemię stoczy on bój z bestią, szatanem. Jezus będzie siedział na białym koniu, będzie miał oczy jak płomień ognia, odziany będzie w szatę skąpaną we krwi, a wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach. Wszyscy odziani w biały, czysty bisior. Chrystus będzie walczył z bestią, i ujrzałem bestie i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z siedzącym na koniu i z jego wojskiem. Bestia zostanie pokonana i wrzucona wraz z fałszywym prorokiem do ognistego jeziora, zaś jego wojska zostaną zabici mieczem Jezusa. Opis ten dotyczy masowego wymierania demonów oraz wszystkich wyznawców szatana i ludzi złych. Biblia nie mówi w sposób bezpośredni o masowych wymieraniach, lecz o wydarzeniach, które pochłonęły ogromną liczbę
liczbę istnień. Były i będą to katastrofy, które zmieniły i zmienią diametralnie życie na Ziemi. Czy Pismo Święte zawiera prawdziwe opisy masowych wymierań? Czy mogą zostać one potwierdzone przez dowody naukowe? W przypadku dwóch masowych wymierań opisanych w Biblii, a mianowicie wygnaniu aniołów z nieba oraz wymierania opisanego w Apokalipsie świętego Jana, nie istnieją żadne dowody naukowe je potwierdzające. Wymieranie z początków Księgi Rodzaju nie pozostawiło po sobie żadnych śladów, gdyż miało ono miejsce na początku istnienia świata. Z kolei wymieranie opisane w Apokalipsie jeszcze się nie wydarzyło. Jednakże istnieją pewne dowody naukowe, które mogą potwierdzać to, iż wielki potop opisany w Biblii faktycznie miał miejsce. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż wiele starożytnych cywilizacji opisuje wydarzenie Wielkiego Potopu. Takie opisy znajdujemy w mitologii greckiej, nordyckiej, sumeryjskiej, akadyjskiej, indyjskiej, chińskiej, koreańskiej, kameruńskiej, nigeryjskiej, azteckiej, inkaskiej, australijskiej i wielu innych. Wszystkie te podania zawierają bardzo podobne elementy, przemawiające za globalnym potopem. Warto również zaznaczyć, iż osady polodowcowe były uznawane przez środowiska naukowe jako dowód na biblijny potop. Z kolei teoria dwóch naukowców z Uniwersytetu Columbia, Williama B. F. Ryana oraz Waltera C. Pittmana, mówi o tym, iż około 9,4 tysiąca lat temu zalane zostały tereny znajdujące się na obszarze Morza Czarnego. Poziom wód podniósł się wówczas o 155 metrów. W styczniu 2009 roku w magazynie Quaternary Science Reviews przedstawiono teorię, iż biblijny potop miał miejsce, lecz było to zdarzenie lokalne. Dowody te mogłyby stanowić częściowe wyjaśnienie masowego wymierania opisanego podczas potopu, jednak nie są to dowody ostateczne. Warto jednak zauważyć, iż pomimo nauka nie jest w stanie w 100% potwierdzić masowych wymierań opisanych w Piśmie Świętym, to jednak w historii Ziemi miały miejsce takie wydarzenia i są one całkowicie akceptowane przez środowiska naukowe. Generalnie przyjmuje się, iż Ziemia doświadczyła 5 masowych wymierań w swej historii. Po każdym z nich na Ziemi powstawały nowe formy życia, zastępujące te, które wyginęły. Pierwsze masowe wymieranie miało miejsce około 438 milionów lat temu, pod koniec Ordowiku. Było to wymieranie ordowikowe, podczas którego z powierzchni Ziemi zniknęło 85% gatunków, głównie ramienionogów, mszywiołów, trylobitów, graptolitów i konodontów. Prawdopodobnie za wymieraniem tym stał wybuch bliskiej supernowej bądź rozbłysk gamma. Ziemia przyjęła dużą dawkę promieniowania gamma, co wywołało zniszczenie warstwy ozonowej, prowadzące do unicestwienia wielu gatunków. W statygrafii z tego okresu obserwowane jest większe stężenie tlenu. Drugie masowe wymieranie, wymieranie dewońskie, miało miejsce około 374 milionów lat temu. Przyczyną tego wymierania był prawdopodobnie upadek ciała niebieskiego w Nevadzie. Śladem po uderzeniu miałby być krater Alamo. W jego efekcie wymarło około 40% wszystkich rodzajów organizmów morskich, głównie koralowców czteropromiennych, fauny pelagicznej, konodontów, amonitów i tentakulitów. W konsekwencji nastąpił szereg zmian w systemie atmosfera-ocean. W zapisach kopalnych zachowały się dowody dwóch epizodów beztlenowych w głębokich wodach dewońskich oceanów, zdarzenia dolny i górny Kelwasser. Trzecie masowe wymieranie, permskie, miało miejsce około 245 do 250 milionów lat temu. Istnieje kilka domniemanych przyczyn tej globalnej katastrofy. Zmożona aktywność wulkanów, dryf kontynentów lub upadek ciała niebieskiego. W ciągu kilku milionów lat permu wymarło 90% gatunków morskich, przede wszystkim koralowce czteropromienne i trylobity, 60% rodzin gadów i płazów oraz 30% rzędów owadów. Wymarły również drzewiaste widłaki, skrzypy oraz paprocie. W następstwie pojawiło się wiele nowych linii ewolucyjnych. Niezwykle istotnym dowodem tego wymierania jest luka biokrzemionkowa przydzielona czarnymi łupkami. Czwarte masowe wymieranie miało miejsce około 201 milionów lat temu w okresie Triasu. Wymieranie to było prawdopodobnie wywołane globalnym załamaniem klimatycznym, efektem cieplarnianym wywołanym przez wzmożoną aktywność wulkaniczną oraz rozwojem warunków beztlenowych. Konsekwencją wymierania triasowego było zniknięcie około 80% gatunków morskich, zwłaszcza mięczaków, ramienionogów, fauny rafowej,
kamieniowej, amonitów oraz konodontów, a także wielu gatunków lądowych, głównie przedstawicieli fitozaurów oraz rauizuchów. Ostatnie w historii Ziemi masowe wymieranie miało miejsce około 66 milionów lat temu. Było to wymieranie kredowe spowodowane uderzeniem masywnej planetoidy, którego potwierdzeniem jest odkrycie 180-kilometrowego krateru Chicxulub na granicy Zatoki Meksykańskiej i Półwyspu Yucatan. Inna grupa naukowców stoi na stanowisku, iż przyczyną tego wymierania były masowe erupcje wulkanów, zmiany klimatyczne lub zmiany poziomu morza. W zapisie geologii zdarzeniu temu odpowiada tak zwana granica KT. Jest ona spotykana na całym świecie w skałach lądowych i morskich. Zawiera ona dużą ilość irydu, metalu rzadkiego na Ziemi, zaś obficie występującego na planetoidach. W wyniku masowego wymierania kredowego z powierzchni Ziemi zniknęło 75% gatunków roślin i zwierząt, w tym nieptasie dinozaury. Przyglądając się wykresowi tych wydarzeń, można zauważyć pewien wzorzec. W 1963 roku przedstawiono teorię, że warstwy osadowe Ameryki Północnej o grubości setek metrów nakładały się na siebie w pięciu dużych pakietach zwanych megasekwencjami. Na granicach tych warstw znajdują się powierzchnie erozyjne zwane niezgodnościami. Są to powierzchnie, które zostały ścięte przez wielkie masy oceaniczne, które zalały kontynenty i zeskrobały poprzednie warstwy. W miarę cofania się mas oceanicznych, na tych spłaszczonych warstwach osiadały nowe osady, najpierw gruboziarniste, a następnie drobniejsze. Co ciekawe, w skałach osadowych na całym świecie można dojrzeć 5 takich megasekwencji, co jest zgodne z liczbą masowych wymierań. Czy fakt, iż 5 masowych wymierań w historii naszej planety jest powiązanych z ogromnym zwiększeniem poziomu wód, stanowi dowód na biblijny potop? Czy jeśli między Biblią a nauką istnieje w tej kwestii element wspólny, należy również przyjąć, iż czeka nas masowe wymieranie przedstawione w Apokalipsie? Czy jesteśmy na nie odpowiednio przygotowani? Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest Wasze zdanie na ten temat.